Dzień dobry Państwu! Prawda, Sonia? W ogóle co wy przed tą kamerą robicie? Random fact na dziś. Uwaga, fakt numer 2481. Na dziś. Wylisz mi dupę dobrze do czysta to kanon na trzy głosy w B-dur skomponowany przez Mozarta w 1782 roku w Wiedniu. Mówię zupełnie poważnie. To był tytuł utworu Mozarta, który on skomponował. Całowałam się z Harrym 20 minut, to było wspaniałe. Tak wyznaje Kerry Reichert, 32-letnia, która miała być z księciem Harrym w Las Vegas podczas pamiętnej nocy. Kerry jest pierwszą kobietą, która otwarcie mówi o feralnej nocy w Las Vegas, podczas której zostały zrobione zdjęcia, które obiegły cały świat. Nie można się przez 20 minut coś, to jest niewykonalne, bo później człowiek aż po prostu bardzo go ciągnie, żeby ten temat rozwinąć, kontynuować, bo no, nie można się po prostu całować przez 20 minut. Chyba, że na czas, bo są takie zawody w całowaniu na czas. To chyba, że tam. Pomimo, że na imprezie było dużo ludzi, to nie była orgia. Harry zachowywał się jak gentleman. Gentleman w ogóle nie uczęszcza na rzeczy typu orgia. A ja myślę, że gentleman pozostaje gentlemanem w każdej sytuacji. Czy to orgia, czy przerzucanie gnoju. Jak śpiewał Sting, gentleman will walk but never run. I ja się pod tym podpisuję obiema rękami, ale jestem leworęczny, więc tylko jedną będzie ładnie. Mm. Dlatego to... Sonka, albo wchodzisz, albo zostajesz. Nie możesz być w tej półpozycji przez cały czas. Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. O. Proszę, przecież już nie będę ci tego robił. Otóż, czy jeden z członków rodziny królewskiej, zabawiając się w nagiego Bilar, postępuje dobrze, zgodnie z duchem czasu, czy też jest po prostu bufoniastym burakiem, który pokazuje swoje prawdziwe oblicze? Nie, zupełnie szczerze, myślę, że każdy książę ma prawo robić, co mu się podoba i myślę, że nie ma w tym nic złego, że robi to, co robił. I z wieloma osobami mu się podoba? Tylko problem jest tego taki, żeby się postarał, żeby to później nie wyciekało. I tyle. Bo ja jestem pewien, że w dawnych czasach, jak byli królowie, były te rodziny królewskie i oni sobie żyli na zamkach, to tam się działy rzeczy, których nawet mi się nie śniło. Tylko wtedy nie było Twittera, Facebooka i Instagrama. Nikt nie mógł przełapać króla, jak biegnie bez gaci z frędzlem na wierzchu, z komnaty do komnaty, no. Jakim frędzlem? No frędzlem. Taki tutaj frędzel. Jak już jesteśmy przy Instagramie i bogatych dzieciach, to chciałem polecić stronkę richkidsofinstagram.tumblr.com. Tak. Bardzo dużo ciekawych rzeczy tam jest. Można się dowiedzieć na przykład o tym, jak się biednym jest. Jak to jest wrzucić sobie fotkę z mojego nowego Ferrari? Nie chodzi o to, co ty tam oglądasz, chodzi o to, że zdajesz sobie sprawę, że jesteś biedny. Oh wow, this is my new Bugatti. Dobrze, że wypuściłeś naszego harta. Jak myślisz, biegnie polować? Mam nadzieję, że coś przyniesie. Over Bourbon Street. Dum. Wodek Markowicz, który zapowiada temat jak nikt. Proszę bardzo. Dzień dobry. Witam. Czy to jest ten temat o demonie? Nie, ja do dentysty. A. Ale z kolejka, nie? Ostatnio byłem prywatnie. W sumie jesteśmy tylko my. Nie, ale tam siedzi już gość od godziny. Porowania czy zamknięte. I on jest przed panem? Tak. Och, jestem za panem. Następnym razem już pójdę prywatnie. Ostatnio byłem u urologa prywatnie. Bardzo dobrze. Wybadał mnie elegancko, wszystko wiem. Też tak. Gastrologa też byłem prywatnie. Bardzo dobrze mi wszystko. Miałem w ogóle kolonoskopię. Przeprzyjemny zabieg, powiem panu. Przeprzyjemny. Nie miałem gastroskopii kiedyś. Dobrze. Warto to zrobić. Ale prywatnie? A ile pan zapłacił? Nie, za NFZ. Z NZ? To długo czekanie, nie? No, miesiąc. Miesiąc? To krótko. A u jakiego lekarza ma pan znajomego? Może ja bym mógł... Bo ja bym się zbadał w sumie chętnie na coś. U tego. Kosińskiego. A to jest? No jest. No ale to co, miał pan coś wycinanego? Teraz już prywatnie chcę, powiem pan. Bo teraz, powiem pan, bo przez to, że chodzę do lekarza, to mnie nie stać na wakacje. Bo traktuję lekarza jak wakacje. Dlatego płacę za niego. Szóstkę dziwę robił pan? Energy drink o nazwie Demon. Bardzo szatanistyczny. Szatanistyczny. Tak, ale co najważniejsze, ludzie się oburzyli, kiedy ten demon zaczął. Jak się oburzyli? O, tak. Okay. Znam. Ale przerąbane. Przegięcie. No, pomyślałem, że założę fanpage na Facebooku. Znam, tak. I założyli fanpage na Facebooku. Bojkotujcie wszystkie produkty Argos Nova. Nie tylko biednego demona, ale też wszystkie. Stary, wiesz, jakie to są produkty? Czytać? Nie. Fortunę, Dr. Soki Vid. Fortuna? Tarczyn. Tarczyn. Ten, co mandaty wystawia. Tak. W ogóle bardzo dużo tych takich marek, które normalnie znasz i kupujesz w sklepach. I wszystkie są skabacone w tym szatanistycznym obrządku, który zawiera się w pentagramie o głowie kozła? I teraz wszystko trzeba bojkotować. Ja nawet nie wiedziałem, że trzeba to bojkotować. Nie, ja się przesłuchałem na Kubusia. Znalazłeś, jest okej? Okay? Tak. Oni mówią, bojkotujcie. Więc zacząłem bojkotować. A co wczoraj piłeś? O, miodne piłem. No nie wiem, a dobre było? Miodne, tak. Miodne? 6 złotych. 6 złotych? To dużo w sklepie? W Realu, no. 6 złotych to kupisz dwa razy Lecha przecież, albo na przykład... No wiem, mogę kupić dwa niesmakujące leki albo jeden smakujący miodny. Miodne? Zróbmy ten, zróbmy Rich Kids of Instagram
Poland. Będziemy sobie robić na przykład zmiotny. Zmiotny, stary, bo to już jest las. Stary z Polonerem. Albo na przykład oprzeć się o maskę jakiegoś Mercedesa na ulicy. Różne Rich Kids of Instagram Poland. Dobra, a wy może zrobić jakiś Rich Kids of Instagram i pamiętajcie, że nie musicie wcale obrabiać Instagrama, żeby się tam trafić. A to my obrobimy. To my obrobimy. To zróbmy jak... tak, załóżmy nowy adres mailowy. Rich Kids of Instagram Poland @gmail.com. Okej. Okay. I tam wysyłajcie nam zdjęcia, gdzie jesteście Rich Kids. Na przykład, o, Guinness. Albo na przykład z lepszą wódką, nie że z wyborową na przykład, tylko z Finlandią. Cztery razy filtrowane. Na przykład codziennie byśmy filtrowali jakieś fajne zdjęcie. Okej, okay. Jestem za. Piszcie dzielnie, bawcie się dobrze, bądźcie płodni, rozwijajcie się, nóżcie się i niech trzęsienie ziemi was nie popłonie i bądźcie... LEKOSTRONNICZY!